Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowie o tarczy antykryzysowej. A dzisiaj posłuchamy głosu przedsiębiorców. Przy telefonie Stefania Sobolewska, prezes firmy Agrofrukt. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry, panie redaktorze. No to zanim przejdziemy do tego, co proponuje nam rząd i rządowe fundusze i rządowe agencje, to może opiszmy sam rynek. Nie trzeba być diablo zmyślnym, żeby się dopatrzeć, że Agrofrukt to firma, to spółka, która działa w ramach przemysłu spożywczego. Jak ten przemysł sobie radzi w czasach pandemii? Panie redaktorze, no przemysł spożywczy w tej chwili, szczególnie w marcu, kiedy mieliśmy ten wielki boom zakupowy przed koronawirusem, mogę powiedzieć ze swojej strony, że radził sobie dobrze, bo rzeczywiście tych zamówień mieliśmy bardzo dużo i w ciągu tygodnia ta sprzedaż była naprawdę niezła, ale po tym takim wielkim boomie już przed świętami sprzedaż nam spadła, już nie była taka jak zwykle. Tak jak co roku zawsze przed świętami handel wygląda bardzo dobrze, no to w tym roku już wyglądał kiepsko i jak na razie te przychody cały czas spadają. My też mieliśmy zamówienia do szkół, to nam odeszło, także częściowo ten handel się pogorszył w przemyśle spożywczym. Myślę, że będzie jeszcze gorzej, że będzie gorzej, będzie ciężej. Do tej pory mówiono, że no, branża transportowa, branża hotelarska, turystyczna, eventowa, to są te działy gospodarki, które są bardzo mocno przez koronawirus dotknięte, a właśnie handel, przemysł spożywczy, przecież wszyscy mimo pandemii cały czas jemy, przechodzi ten okres obronną ręką. Jak rozumiem, tak nie jest. Nie do końca. Znaczy ja też nie mogę powiedzieć, że jest jakieś takie całkowite załamanie i jest bardzo źle, ale już delikatnie pewne sygnały widać. I nawet jeżeli ta sprzedaż utrzymuje się na jakimś tam poziomie, to koszty po prostu wzrastają gdzieś w innych obszarach, czy przy zakupie surowców, czy przy różnych innych usługach. To jeszcze może podsumujmy, jeżeli jest taka możliwość, co powiedział pan prezydent. Dużo informacji na temat suszy padło w konferencji pana prezydenta, że jest sucho, że w tej chwili co prawda jeszcze sadownicy mogą spokojnie liczyć na to, że zbiory nie będą najgorsze, no ale jeśli chodzi o zboża, to w tej chwili sytuacja już jest dotkliwa. Pan prezydent liczył na deszcze majowe. To się kilka razy powtórzyło w wystąpieniu pana prezydenta. Przy telefonie Brandia Wnet, Stefania Sobolewska, prezes firmy Agrofrukt. Dzień dobry, pani prezes. Ponownie. No to prezydent trochę nam narzucił temat rozmowy. Przerwaliśmy w momencie, kiedy pytałem właśnie o ten stan u rolników, o suszę, o to, jak pani firma ocenia tegoroczne zbiory u polskich sadowników. Powiem tak, jeśli chodzi o rolników w ogóle, to na tyle, co mam kontakt z rolnikami, sytuacja jest zła, nawet jeśli można powiedzieć, że bardzo zła, ale jeszcze nie jest przesądzona, to znaczy jeszcze te najbliższe dni, tygodnie zadecydują o tym, jak to będzie wyglądać, czy w ogóle będą jakiekolwiek zbiory, ponieważ sytuacja, która jest obecnie, ta susza i te też nocne, bardzo niskie temperatury powodują, że jest bardzo duża obawa, że warzyw czy owoców w tym roku praktycznie nie będzie. Państwo odbierają od polskich rolników surowiec, tak to nazwijmy, owoce, tak. Warzywa, potem je przetwarzają. Już w tej chwili państwo się liczą z tym, że ceny państwa przetworów wzrosną znacząco ze względu na to, że wzrośnie cena warzyw? Zdecydowanie. Myślę, że ta cena surowców wzrośnie bardzo. My prawdopodobnie nie odzyskamy tego w naszych wyrobach, ponieważ zawsze jest tak, że gdy surowiec mocno rośnie, cena produktu finalnego aż tak bardzo mocno nie rośnie i przetwórcy również tracą na takich sytuacjach. Jest
pomysł, albo szansa, albo konieczność, żeby sprowadzać owoce i warzywa z poza Polski, że my staniemy się za chwilę importerem tego surowca do przetworów? Mam nadzieję, że nie, ponieważ te owoce i warzywa z innych krajów nie są takie jak te nasze polskie i na pewno my nie chcielibyśmy tego robić. Czy będziemy do tego zmuszeni? W tej chwili nie umiem odpowiedzieć, ale być może tak będzie. Przy telefonie Radia Wnet Stefania Sobleska, prezes firmy Agrofrukt. Jak już widzimy, pani firma porusza się w dwóch równoległych i współistniejących kryzysach. Kryzysie klimatycznym, suszy i kłopotem z dostępem do dobrych i niedrogich owoców i warzyw. A z drugiej strony jest pandemia, kryzys konsumencji, który, jak powiedzieliśmy przed przerwą, przed wystąpieniem pana prezydenta Andrzeja Dudy, także odbija się na państwa branży. Tak, tak. Tak jak mówiłam, może nie jest to tak dotkliwe jak w innych branżach, ale też odczuwamy skutki tego kryzysu. No to jeszcze wróćmy do, zacznijmy, przejdźmy w zasadzie do tego, co proponuje rząd, na ile pani firma będzie korzystać z propozycji rządowych. Powiem tak, tarcza 2.0 była dla mnie naprawdę dużym zaskoczeniem, bo jest to bardzo duża pomoc, większa niż się spodziewałam. W swoich założeniach bardzo ciekawa i sensowna. W praktyce jednak, jak to bywa ze wszystkimi przepisami w Polsce, nie jest to takie łatwe. Dostęp do informacji też nie jest taki prosty, ponieważ ustawa ustawą. Ja ją przeczytałam przynajmniej w tej części, która mogłaby mnie dotyczyć, ale z ustawy nie wynika wszystko, co jest niezbędne, by o te środki się ubiegać. Wiele rzeczy nie zostało tam powiedzianych. Przedsiębiorcy muszą szukać tych informacji gdzie indziej, głównie w internecie. Korzystamy z różnych opinii, interpretacji. Jeśli chodzi o pomoc ze strony urzędów, jest to w zasadzie niemożliwe, ponieważ w tej chwili dodzwonić się czy do ZUS-u, czy do Urzędu Pracy graniczy z cudem, więc musimy korzystać z tych informacji, które mamy. Co prawda jest ich coraz więcej i już na stronach rządowych także pojawiają się instrukcje czy interpretacje przepisów, jak pewne zapisy należy rozumieć. Więc myślę, że być może z jakimś opóźnieniem te informacje docierają, ale te informacje są i wygląda to coraz lepiej i coraz przejrzyściej. Pani prezes, kwestia szeregu, czy nawet mnogości propozycji, bo prawie kto, tak, nie prawie każdy, ale kilka ministerstw prowadzi swoje własne programy pomocowe, z których propozycji najłatwiej skorzystać. No, wydaje mi się, że najłatwiejsze do zdobycia są te środki, które będą rozdysponowywane przez powiatowe urzędy pracy, dlatego że tam tych warunków do spełnienia jest najmniej. Podstawowym warunkiem jest wykazanie spadku przychodów, ale jeżeli mówimy, że ktoś jest dotknięty przez kryzys, no to jest to oczywiste, że ten spadek przychodów u niego występuje. Tylko właśnie te powiatowe urzędy pracy są oblegane bardzo silnie i nie wiem, w tej chwili my złożyliśmy wniosek o dofinansowanie właśnie tych stanowisk pracy dla części pracowników. Nie mamy jeszcze odpowiedzi, czekamy na odpowiedź. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, w jaki sposób te wnioski będą rozpatrywane, ile to będzie trwało. Myślę, że to się trochę tym urzędom zejdzie, zanim dostaniemy odpowiedź. Pani firma jest jakich rozmiarów? Bo tutaj pomoc jest silnie powiązana z tym. Jest to mała firma. My zatrudniamy poniżej 20 osób. Ale z drugiej strony powyżej 9, więc chociażby tak, to automatyczne zwolnienie z 3 miesięcy płacenia ZUS-u za pracowników w waszej firmie odpada.
odpada, więc tak jak właśnie mówiłam, po tej tarczy 1.0 nie byłam zadowolona, ponieważ nie było tych dużo, za zbyt dużo możliwości do skorzystania dla firm małych czy średnich, ale już tarcza 2.0 wprowadziła zwolnienie z połowy ZUS-u dla małych przedsiębiorstw. Z tego też chcę skorzystać, też już złożyłam wniosek. I myślę, że tutaj akurat odbędzie się to dużo łatwiej, bo jeżeli ktoś składa wniosek, to po prostu tego ZUS-u płacić nie musi i nie musi czekać też na decyzję, więc jest to już taka bezpośrednia, dosyć szybka korzyść. Oczywiście ta decyzja będzie i jeśli ona będzie negatywna, to może się tak zdarzyć, że te pieniądze będzie trzeba wpłacić, ale no wierzę, że jeśli chodzi o ten ZUS, to będą pieniądze, które łatwo będzie można zatrzymać w firmie. To jeszcze drugi, czy kolejny element propozycji rządowej, po którym rząd dużo sobie obiecywał, czyli dopłaty do pensji dla tych firm, które muszą ograniczyć swoją działalność. Czy pani w swojej branży w ogóle rozpatrywała ten wariant, żeby część pracowników posłać na postojowy albo zmniejszyć wymiar pracy o 20% i uzyskać dofinansowanie z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych? Tak, o tym też czytałam, też się tym interesowałam i też podjęłam już kroki, przygotowałam wniosek, żeby również z tej puli dostać dofinansowanie dla części pracowników. Mi w tym projekcie najbardziej przeszkadza ten fragment ustawy, gdzie aby skorzystać z tego typu dofinansowania, trzeba podpisać porozumienie z pracownikami. Jest to trudne, ponieważ wielu pracowników nie wie, nie rozumie, bo żeby zrozumieć te przepisy, to naprawdę trzeba się na tym znać, trzeba mieć odpowiednie wykształcenie i trzeba poświęcić na to bardzo dużo czasu. Przeciętni pracownicy nie zajmują się tym i to jest normalne. Tutaj ta zgoda tych pracowników jest wymagana i z perspektywy mojej firmy, czy też innych znajomych firm, wiem, że wytłumaczenie pracownikom, że muszą wyrazić zgodę na jakieś dopłaty czy na obniżenie czasu pracy, jest bardzo trudne. I bardzo kłopotliwe, bo pracownicy, jeżeli nie wyrażą zgody, to blokują możliwość pracodawcy dofinansowania ich stanowisk pracy. Niestety podejście pracowników jest takie, że oni to najlepiej by nie chcieli nic zmieniać. Znaczy, oczywiście nie mówię o wszystkich pracownikach, ale ten strach przed jakimikolwiek zmianami, przed kryzysem wśród pracowników jest duży, dlatego też są niechętni na jakiekolwiek działania, nie chcą też się na żadne rzeczy godzić. Bo tego nie rozumieją, co jest naturalne, ale dla pracodawcy jest to sytuacja bardzo trudna, ponieważ on nie może działać bez zgody pracowników. To jeszcze w naszej rozmowie poruszmy jeden temat banków. Czy pani osobiście albo pani kontrahenci, koledzy, którzy zajmują się także przedsiębiorczością w ramach branży rolno-spożywczej, odczuwają kłopoty z kredytowaniem, że w tej chwili tego pieniądza na płynność jest mniej w gospodarce? Powiem panu, że ja osobiście z kredytu nie korzystam, więc w żaden sposób tego nie odczuwam. Nie mam też w tej chwili jeszcze takich potrzeb. Bo to jest też przedmiot kolejnej nowelizacji. Wiemy, że ta tarcza, że te rozwiązania będą ciągle nowelizowane, tak jak się będzie zmieniać sytuacja gospodarcza. No i teraz na dniach będzie przygotowywana i wdrażana kolejna nowelizacja, która będzie w dużej części właśnie tego dotyczyć, aby udrożnić kanały między przedsiębiorcą a bankami. Powiem szczerze, że staram się być na bieżąco z tymi przepisami. Jest to bardzo trudne, bo trzeba by poświęcić bardzo dużo czasu, żeby to wszystko czytać. Ja cały czas staram się codziennie zaglądać i patrzeć, co nowego się dzieje, ale no tak jak właśnie słychać, też nie jestem na bieżąco i patrząc po moich kolegach, innych przedsiębiorcach, wiem, że mało kto jest na bieżąco.
dowiadują się o pewnych informacjach, ale zanim to wszystko przeczytają, sprawdzą, czy mogą z tego skorzystać, to zabiera dużo czasu, a tak jak mówię, dostęp do tych informacji też nie jest taki łatwy. Myślę, że brakuje takiego miejsca, gdzie byłoby to wszystko, wszystkie możliwości byłyby w sposób jasny opisane, z czego możemy skorzystać, w jaki sposób. Bardzo często trzeba skakać po stronach różnych instytucji, różnych urzędów, żeby znaleźć odpowiedzi na nasze pytania. To jeszcze na koniec pani prezes przy telefonie Stefania Sobolewska, prezes firmy Agrofrukt. Pytanie o to, czego najbardziej pani brakuje, czy jakie rozwiązanie, którego jeszcze nie ma, a mogło być wprowadzone, ułatwiłoby pani przejście w miarę suchą stopą przez kryzys? Ja tak jak mówiłam, w zasadzie jestem zadowolona z tych rozwiązań, które są. Brakuje mi na pewno większej ilości informacji. Myślę, że może nie jeśli chodzi o mnie, ale jeśli chodzi o jakieś inne firmy, z których dostaję sygnały, brakuje na przykład rozwiązań dla rolników, którzy prowadzą działalność gospodarczą inną niż rolniczą, są ubezpieczeni w KRUS-ie. Oni nie mogą skorzystać praktycznie z żadnych tych dofinansowań, a też prowadzą jakieś nieduże działalności, czy samodzielnie, czy rodzinnie. Myślę, że ten obszar jest gdzieś zaniedbany. Myślę też, że te wsparcie dla rolników, z którymi też współpracuję, jest też niewystarczające, szczególnie wtedy, gdy są to takie gospodarstwa właśnie rodzinne, które nie zatrudniają żadnych pracowników. Powiedziała Stefania Sobolewska, prezes firmy Agrofrukt. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I to był codzienny raport na temat tarczy antykryzysowej i kryzysu w polskiej gospodarce, który jest wywołany pandemią koronawirusa. Ja państwu mówię do usłyszenia do godziny 16, a teraz już za chwilę pojedynek muzyczny.